Cześć, siemanko, ja jestem Carpat Fishing i dziś jadę właśnie na spinning na nową wodę, jak już zauważyliście na tytule. Będę chciał coś złowić, bo raz miał, jak pierwszym razem byłem, ale nie pamiętam, pierwszym razem, tak, jak byłem, to miałem dwa szczupaki. O, już chyba po dentce, ale nie wiem, bo na szkło najechałem na szkło. Miałem dwa szczupaki. Jeden to był 50, a drugi, no znaczy nie wiem czy 50, bo go nie dałem rady wyciągnąć, bo była za mała główka dzigowa i słabo się zapiął. A drugi był też chyba z 60, ale też te dwa dobrze zaciąłem, ale były za małe główki dźwigowe i właśnie te się spięły. Ostatnio byłem, to była totalnie brudna woda, chyba szambo, nie wiem, ale dzisiaj właśnie tak sobie pozwoliłem sobie wybrać się nad rzekę i akurat zobaczyć, jak tam woda na tym stawie, na nowej wodzie. I powiem wam, że woda jest już piękna, nie jest aż tak bardzo czysta, bo na przykład pierwszym razem jak byłem, to była bardziej czyściejsza, ale już jest można do łowić. Dziś będę chciał łowić na kanibala 10 okoniowego i dziś chciałbym spróbować sobie na Westina, tego zielonego. Jak nie będzie bokiem pływał, to sobie na niego połowię. No tak, efelek jest, przynęty są, więc widzimy się nad stawem. No i jestem, ostrość, o dobra. Jestem i chciałbym jeszcze powiedzieć, że jestem dziś bez kolegów, bo jeden kolega jest u mamy, a drugi jest przeziębiony, więc jestem dziś sam. O, i dzisiaj, o, tam coś popłynęło. Taka woda. Naprawdę powiem, super woda. Jeszcze była czyściejsza. Ale dobra. No jest czysta, jest, ale nie tak bardzo jak kiedyś. I tak, i sorry, ale przypomniało mi się, tutaj z kolegą złowiłem szczupaka. Znaczy, ja zarzuciłem sobie na mikado, taka biała, i ten, i właśnie, o, kaczki, kurna, poszły. Zarzuciłem sobie na mikado taką białą i właśnie tak szybko zwijałem i ten szczupak mi nie trafił. Kolega zarzucił na fajka i tak się udało złowić 66 dokładnie miał. No ale cóż, tutaj sobie zostawię przynęty, taka woda. Ja się rozstawiam, dziś łowię na stalkę tytanowa. I ona jest tu, jak widać, taka 40 cm do 18 kg. Albo do 16, chyba 18. Nie. Dobra, dziś łowię na tą gumę. Oko. Ją raz tu, jedną miałem, to straciłem, później kupiłem drugą. I właśnie tą straciłem, ale brat mi odzyskał i tak ją mam. No dobra, ja sobie zmieniłem przynętę. Zaraz pokażę, tam szczupaczek wyskoczył dwa razy. Zmieniłem przynętę na Herring Shada 4D. Myślę, że na niego coś musi wpaść, no pięknie. No. Te strzelo, no na niego coś musi wpaść. Kilka rzutów robię i później sobie zmienię na białą, na tego, na tą mikado, a później na tego właśnie Westinka. Na nią nic nie brało, może jakieś puknięcie, bo akurat jak walno, to wyskoczył, ale to chyba było w ogon, bo tak bardzo mi nie walno, więc ja się zabieram do łowienia. No i jest kolejny dzień z łowienia szczupaka. Wczoraj mi się kamera rozładowała i właśnie nie mogłem nagrać do zakończenia i
postanowiłem, że dzisiaj nagram drugi dzień. O, tutaj już dwa razy lepsza woda niż wczoraj. Wczoraj nic nie było. Jestem ciekawy, co ten sznurek tu robi. Patrzcie. O, widzicie? Sznurek. Jestem bardzo ciekawy. Jestem, co tam się kryje, ale z kolegami przyjadę, to weźmiemy. Tutaj widzę, że kaczki. Bo już, albo to był szczupak, albo kaczki, ale no. Kurna, nie mogą sobie darować. Ale nie, no bo no, tutaj w tych gałęziach szczupak musi siedzieć. Musi. No nie ma coś takiego, żeby nie siedział. Ale tu musi siedzieć. Tu przy trzcinach, tam, tam. Dziś będę łowić tylko na kanibala dziesiątkę. Predatora. Nie, chyba tylko będę łowił na ten. Na kanibala dziesiątkę. Bo jak na razie to tylko na niego efekty były. Dobra. Ja idę troszkę dalej, niestety bez skrzynki, bo jak już mówiłem, będę łowić tylko na tego kanibalka. Bo tylko na niego biorą. Tutaj nic nie było, obrzucałem kilka razy i nic. Mi się wydaje, że to jest bębenek. Brama zamknięta, więc kogo może nie być. No ale no, nie chcę ryzykować. Może troszkę coś tam wyciągnę, ale zobaczyć, co to jest. Ale mi się też wydaje, że to pompa jest. Dobra, tutaj stanę i sobie porzucam. Dobra. Nic nie ma, ja się zwijam już. O, tylko zdjęcie na miniaturkę. O, i tutaj jest tajemniczy bębenek. Nie wiem, czy to bębenek, ale mi się wydaje, że to... Kurde. Że to bębenek może być, bo może na święta. Trudno, wezmę, zobaczę, co to może być. To ja idę się... O, może nie biorą szczupaki, bo tu są, w tym bębenku. A też może to być pompa od szamba, ale... Nie sądzę. To musi być bębenek kusowniczy. Na święto może szczupaki tu siedzą i dlatego nie biorę. Też tak może być. Bo jak byłem z miesiąc temu, to nie było jeszcze tego. Tutaj wbite, jak widać. O. To musi być. Aż tak daleko to jest. Ale nie wiem. Trochę się boję wyciągnąć. No, dobra. Trudno. Najwyżej przyjdę tu z kolegami i uwolnimy te ryby. Bo trochę szkoda, bo tak siedzą pewnie. I siedzą. Ale też to może być i pompa od szamba. Nie jestem pewny. Przekonany. Ale no, nie sądzę, że to było pompa. A może? A może? Bo tutaj ostatnio było spuszczane szambole. A może? Teraz zobaczę, czy nie ma tutaj jakiegoś węża. To może to być pompa od szamba. Ale nie, raczej nie. Jestem bardzo ciekawy, co to może być. Bo chleb jest tu, a bębenek tam. W takim razie, co to może być? Dobra, trudno. Idę wziąć. Nikogo nie ma, to może... A może kamerę? Trudno. Dobra. A, dobra. Wszystko mam, że piątka. Więc to idziemy po bębenek. Halo. Trochę mam takie przeczucia, że to jest akurat pompa do szamba.
Ale no nie sądzę, nie sądzę, bo to... A to jest aż tak daleko. Może to jest na środku. Trudno. Mam rękawiczki. Odcisków palców nie będą. Mam wiedzieć, kto. O kurno. Nikt tam. Trudno się mówi. Nie wiem, czy to... Zobaczcie. Nie wiem, nie wiem, dobra. Szybko uciekam, żeby nie wiedzieli, kto to... Nie wiem. To napiszcie to, ale... Nie jestem pewny. To całe szczęście, że to nie bębenek. W sumie to trochę dobrze, że... W sumie to trochę źle, że to nie bębenek. Bo bym nawet zobaczył, jakie tu ryby pływają. Mam nadzieję, że żadnej gumy nie... O, zobaczcie, jak to się ruszcza. Zaraz padnę. No dobra, no to tam na tyle to koniec. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, cześć.